Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy, pełniąc funkcję radnego od 4 lat spotykam się z mieszkańcami. Pytam o to, co jest najbardziej potrzebne w naszym mieście. Więc dla mnie to nic nowego, czyli spotkania. Ujęliśmy to również w naszym programie. Obiecuję, a słowa dotrzymuję. Zapisaliśmy to, że raz na pół roku spotykam się w każdym okręgu z mieszkańcami. Spotykają się również nasi radni po to, aby poznać potrzeby mieszkańców. Ustawa reguluje również to, aby był wprowadzony rejestr umów. Ustawa reguluje, zwiększę fundusz obywatelski. Fundusz obywatelski to niejako, mogę powiedzieć, nasze dziecko bezpłatnych szczepionek. 4 lata temu już mieliśmy w naszym programie wprowadzenie funduszu obywatelskiego. Poprzez nasze działania władze miasta 2 lata temu prowadziły fundusz obywatelski. Już mówiłem to poprzednio, dzięki naszej czujności uratowaliśmy ten fundusz obywatelski na 2019 rok. I tak będzie dalej. Będziemy zwiększali. Bardzo dużą uwagę mieszkańcy przykładają do planu zagospodarowania przestrzennego. Pomagaliśmy jako bezpłatne świadectwo. Pomagałem ja mieszkańcom, aby ich wnioski, ich potrzeby były uwzględniane w planie zagospodarowania przestrzennego. Tak będzie również teraz. Zwiększy udział mieszkańców. Ja jestem mieszkańcem. Nie boję się mieszkańców. Będę się z nimi spotykał. Będziemy rozmawiali, jak mówiłem. Szczególnie ważne są plany zagospodarowania przestrzennego. Budzi to wiele kontrowersji, ale ja to przerobiłem już. Jeszcze widzi się do mieszkańców. Jeszcze spotyka się z mieszkańcami. Wtedy tych problemów jest jak najmniej. A wręcz odwrotnie. Mieszkańcy są zadowoleni, bo jak się z nimi rozmawia. Oni znają też ich potrzeby ogólne, potrzeby miasta, a wtedy nie budzi to żadnych kontrowersji. Mieszkańcy, jestem z wami. Dziękuję. Dziękuję za odpowiedź. Powtórzę pytanie. Co pan zrobi, aby zwiększyć? Jesteś na stronie miasta w BIP-ie. Chodzi o umowy za 2018 rok. 2 czy 3 działy Urzędu Miasta nie mają w ogóle wstawionych żadnych umów. I czy to będzie uzupełnione? Przyjrzyj się tej sprawie, dam odpowiedź panu. Znaczy ja nie chcę tej odpowiedzi, ja chcę te umowy tam widzieć. Dobrze, także przyjrzyj się sprawie, dlaczego się nie pojawiło. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, bo wiem, że ta strona nie funkcjonuje już w opinii pana sekretarza, tak jak powinno być, ale też musieliśmy czekać na uchwalenie budżetu, bo są to koszty, żeby można było rozpocząć, tak jak już mówiłem. Znaczy tam też widziałem umowę z Lublinem, z jakąś firmą zawarto do wstawiania na stronę BIP. Czy to jest w ogóle ma sens? Na 3 lata poprzedni prezydent Na wstawianie takiej umowy nie znam, ale być może to wynika z tego, że nie przejrzałem tych całych dni, bo tak jak pan mówi, jeszcze pewne tematy czekają przed nami, czekaliśmy na ten budżet. Chcemy zmienić przede wszystkim stronę główną miasta, bo ta strona jest nieprzejrzysta, nie spełnia też nawet norm technicznych, które są nakładane na strony, norm odnośnie dostępności. Jeśli chodzi o BIP, to jest strona troszkę inna, prowadzona przez inna firma nam tą stronę zabezpiecza. I tam też się chcemy przyjrzeć, jeśli są takie tam problemy, to je usuniemy, bo strona ma spełniać przepisy określone odnośnie dostępności, informacje tam zawarte. Więc ustawa o dostępie do informacji publicznej mówi, co ma być na takiej stronie, w jaki sposób to ma być zrobione, więc ja to przekazuję tam. Przepraszam, że przerwę, jeśli było na przykład w 17 roku, w 16, a w 18 nie ma tego nic, a wiadomo, że te pieniądze były z tego działu rozdysponowane na różne rzeczy. Ja chcę wiedzieć, na jakie. Dobrze, sprawdzę to i dam panu powiedzieć. I bardzo się cieszę, że pan chce wiedzieć, ja też. I zapewniam, że w jak najkrótszym czasie strona będzie taka, jaka powinna być. I wszystkie informacje są jawne, przejrzyste i inaczej nie będzie. Dziękuję. To jeszcze, żeby domknąć sprawę PEC-u.